W następnej grze zagra Mariusz i Marcin, zagrają we dwójkę. To będzie właśnie ta gra z karteczkami. Oni właśnie dostaną wybranych kilka tych, które wypisywaliście. W grze chodzi o to, że oni grają scenkę i w pewnym momencie będą wyciągać taką karteczkę, czytać to, co jest na niej i bardzo umiejętnie, sprytnie wplatać te teksty wasze do scenki. Poproszę o jakiś zawód, który łączy się z ryzykiem. Hydraulik. Wow, co robisz? Jestem hydraulikiem. Nie. Prezydent, okej. Okay. Słucham? Egzorcysta, egzorcysta. Proktolog. Tak. Egzorcysta. To sami wybierzcie, ktoś zapętany. 3, 2, 1. Pan do mnie? Nie wiem, dzieje się ze mną coś nie tak, ja cały czas przed oczami mam napis. Jestem małą Biedronką. Zazwyczaj Biedronki nie zachowują się w ten sposób. Mają zupełnie inną przypadłość. Lubią dostać w twarz od rzeźnika, a kurczak nagle zieleniał. Już byłem, nie działa! Spróbuj jeszcze raz! Nie możesz, to jest terapia, to musi trwać, rozumiesz? To są egzorcyzmy. To jest szatan! A będzie bolało? Nie jestem proktologiem. Tego nie wiem, człowieku, ale wiem jedno. To kiedyś powiedziała mi moja ciotka. Małe jest piękne. Tak jest z Biedronkami. Ja liczę na cud, na wielki cud, że stąpi na mnie takie białe światło. Będzie wybuch, a później ktoś krzyknie. Kaczor Donald górą. Nie uczy! Jak jest to obecne? Nie uczy! Nie będzie żadnego cudu! To nie jest licheń! Człowieku! Posłuchaj tego! Wiesz, co jest wypisane w licheniu, gdzie odbywałem pierwsze egzorcyzmy? Co? Napisane jest po łacinie. Z przetłumaczeniem na polski. Randka w ciemno. Najlepszy sposób na poznanie wiewiórki? Jesteś świetnym egzorcystą. Zrób to samo na mnie. Tak, widziałem film z Leslie Nielsenem. To było naprawdę dobre. Klęknij. Raz klęknąłem, a później było... Władca pierścieni na Brooklynie. Nie mam pojęcia, skąd ściągałeś pierścień, ale...